Adam Dusiek, dzień dobry. Dzisiaj, czyli w sobotę, na dzień przed marszem 4 czerwca, do sieci trafiło nagranie Andrzeja Seweryna. Jak wiemy już z jego oświadczenia, nagranie to miało być wykradzione bez jego wiedzy ani jego interlokutora z jednego z aparatów prywatnych, nierządowych. Pytanie, przez kogo jednak tu znów prawica podniosła larum, że jak to możliwe, że ktokolwiek, a tym bardziej aktor, używa tak jednoznacznego języka, według mnie trafnego, do oceny patodyktatorskich rządów iluzorycznie zjednoczonej prawicy. Według mnie można i według mnie nikt nie powinien się wstydzić tego, że takich słów używa, ponieważ ci ludzie, a właściwie ci faszyzujący ludzie z organizacji, jaką jest PiS, od 8 lat w ogóle nie przejmują się tym, czym jest porządek prawny, mają za nic konstytucję, mają za nic także prawa mniejszości, więc jeżeli nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć im normalnym językiem, bez inwektyw i wulgaryzmów, dlaczego powinni odejść, myślę, że a język Andrzeja Seweryna dla nich będzie jak najbardziej zrozumiała, także dla dzieci, które na Twitterze i na TikToku najczęściej właśnie komunikują się w takiej formie, a więc tu możemy mówić o pewnym dopasowaniu się do konkretnego targetu i grupy odbiorców. Panie Andrzeju, murem za panem, zobaczmy, co powiedział Andrzej Seweryn do PiS. Drogie dziecko, pamiętaj, twoje zadanie jest im przypierdolić. Jesteś młody, na razie nie rozumiesz, co ja do ciebie mówię, ale już szybko zrozumiesz. Jak będziesz miał kilkanaście lat albo nawet wcześniej, już zrozumiesz, komu trzeba przypierdolić. I nie zważać na nic. Tym wszystkim Trumpom, Kaczyńskim, Orbanom, pierdolonym, rozumiesz, trzeba przypierdolić. Żadnych dialogów chrześcijańskich, żadnego tam, wiesz, rozumienia, debaty, prawda, porozumienia. Nie, kurwa. Przypierdolić. Faszystom trzeba przypierdalać, a nie dyskutować z nimi, bo oni będą używali ten dialog. Używali, żeby ciebie zrobić w dupę po prostu. Przypierdolić. Już dziadka nie będzie, mnie nie będzie. Moja żona będzie na świecie, ona zawsze ci pomoże. Ona jest wieczna, jest kochana. Także tego. To jakby co, to dzwoń do niej. Ona też ci powie w pewnym momencie życia, przypierdolić, bo nie ma innego wyjścia. To są bandyci po prostu. To są bandyci. Trzymaj się, dziecko. Trzymaj się i pamiętaj. Przypierdolić. Cześć. Do zobaczenia tam daleko. Ty masz jeszcze 100 lat, ale ja już niedługo. Cześć. Adam Bysiek, do zobaczenia na marszu 4 czerwca w najbliższą niedzielę, punktualnie o 12:00.